Nazywam się Wojciech Nawrocki, jestem podwonurkiem i fotografem podwodnym. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak nurkowałem w Antarktyce i w jaki sposób robiłem tam zdjęcia pod wodą. Serdecznie Was zapraszam. Aby nurkować w Antarktyce, musimy się do tego dobrze przygotować, szczególnie pod kątem komfortu termicznego, komfortu cieplnego, abyśmy nie zmarzli, ponieważ, słuchajcie, woda w Antarktyce potrafi mieć ujemną, minusową temperaturę. Jak byłem przygotowany termicznie? Otóż, oczywiście, ubierając się po kolei, miałem na sobie odzież termoaktywną, no nie mam jej tutaj ze sobą, ale to jest taka odzież jak każda inna, chociażby taka, jaką zakładacie jadąc na narty, albo taką, jak zakładacie idąc w góry, można ją kupić w każdym sklepie. Następnie na tą odzież termoaktywną zakładałem dodatkową taką warstwę takiego polarka. Zakładałem sobie taki cienki polarowy, w miarę cienki polarowy ocieplacz. Ja go nazywam śpiochem, bo ja po prostu w nim też bardzo często i prawie że ciągle chodziłem w Antarktyce. On ma taką fajną kamizelę. Jest też, muszę powiedzieć, słuchajcie, bardzo praktyczny, ponieważ ma tutaj taką klapę, słuchajcie. No i jak jesteśmy na jachcie i przebywałem w tym śpiochu, mogłem sobie usiąść na toaletę, rozpinając, słuchajcie, tą klapę, no i można było załatwić również swoje potrzeby fizjologiczne, nie rozbierając się całemu, co w Antarktyce naprawdę jest bardzo pomocne, ponieważ na jachcie również jest chłodno. Temperatura na jachcie z reguły w Antarktyce nie przekraczała 8-10 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o stopy, miałem na sobie zwykłe skarpetki. Potem najczęściej zakładałem takie skarpety tinsuletowe, a głównym izolatorem były takie, słuchajcie, grube, które zakładałem na koniec, grube, tinseletowe, polarowe, takie skarpety, zobaczcie, są to takie specjalne ocieplane skarpety do nurkowania, bardzo grube. Najważniejszy element izolacyjny to jest taki bardzo gruby, słuchajcie, 400 ocieplacz. No i ten ocieplacz jest naprawdę z bardzo grubej warstwy. Jest to już do takich ekstremalnych, zimnych, długich nurkowań. Ja używam ocieplacza tutaj akurat firmy Santi. No i słuchajcie, to jest taki główny punkt i element ocieplający. To są specjalnie ze specjalnych materiałów szyte odzieże do nurkowania. No i dopiero będąc, słuchajcie, tak ubranym, pod sobą mając już tyle warstw, mogłem dopiero założyć na siebie suchy skafander do nurkowania. Mamy dwa typy skafandrów. Skafandry mokre, które są tak zwanymi z piankami neoptenowymi. Zapewne nieraz widzieliście takie pianki na filmach. Noszą je też surferzy, ci, którzy pływają na deskach windsurfingowych. Ale takie pianki, no niestety, nie nadają się do nurkowania w Antarktyce. Nie wytrzymalibyśmy w nich długo pod wodą. No, a żeby realizować materiał podwodny, żeby robić zdjęcia pod wodą, no trzeba w tej wodzie być trochę dłuższy czas, żeby móc w tej wodzie bardzo zimnej wytrzymać. Do tego służą suche skafandry do nurkowania. Te suche skafandry są z takiego trylaminatu. Są szyte specjalnie po to, żeby nie przepuszczały wody. Mają, akurat mój zakończony jest, słuchajcie, takimi butami, więc nie muszę się martwić o dodatkowe buty. Po prostu buty są już, wkładam tutaj nogę i jestem już w butach od razu. To też mi pomaga w praktyce,
ponieważ nie zapomnę nigdy butów do skafandra. To są również wersje, które nie mają buta, mają taką stopę zakończoną silikonową, taką stopę i na to trzeba zakładać jeszcze takie dodatkowe buty. Ja wolę po prostu nie pamiętać o tych butach. No i kiedy się ubierzemy już w taki skafander do nurkowania, no to jesteśmy gotowi, żeby zejść pod wodę. Tutaj pokażę Wam ten suchy skafander, tu ma taką kryzę. Nie wiem, czy to widać, ma taki pierścień, taką kryzę silikonową. No jak ja to wcisnę, słuchajcie, jak wcisnę sobie tą kryzę, to woda już tutaj nie przeleci, a to jest taki ruchomy pierścień. Dlaczego? No bo przecież ręce też muszą mieć komfort cieplny. No i zakładałem na to najpierw takie polarowe rękawice. Zobaczcie, jakie polarowe rękawice. A później takie specjalne, suche rękawice do nurkowania, które mają taki pierścień, zobaczcie. I na moim skafandrze też jest wklejony taki pierścień. No i tą rękawicę wkładałem w tą rękawicę, prawda? No i ten pierścień, słuchajcie, nie wiem, czy to tutaj widać. O, jak założę ten skafander, zapnę swój zamek. No tutaj wystaje moja głowa, no, pokażę Wam tylko może tą część głowy. O, no i jestem ubrany, powiedzmy, w cały skafander. No, tu mam taką kryzę neoprenową. Jeżeli ją zawinę w ten sposób pod spód, o, to woda tam też, to się wydaje dziwne, ale zawijam ją pod spód, nie na zewnątrz, tylko pod spód. No i ona pod ciśnieniem również tak przylega, że ta woda raczej, bo czasami troszeczkę tej wody podczas na przykład wskakiwania do wody z łodzi, czasami troszeczkę tej wody się wleje, ale jak się to umiejętnie zrobi, to raczej się nic nie stanie. No i słuchajcie, nasza twarz jest nadal odsłonięta. No i musimy jeszcze założyć na siebie, ja sobie zaopatrzyłem się w taki najgrubszy, jaki znalazłem w ogóle na rynku, kaptur. Ten kaptur ma aż 11 mm. Jest to zwykły, taki niezwykły, ale jest to kaptur neoprenowy, który normalnie przecieka, ale trzyma ciepło. Także ta woda tutaj zimna sobie wlatuje i grzeje moją głowę na tej zasadzie, że tworzy cienką warstwę wody między głową a kapturem i ogrzewa się ta woda od naszej głowy. Nasza głowa emituje dużo ciepła. No i jak się ogrzewa, to zadaniem tego kaptura jest trzymać tą wodę w tym kapturze i żeby ta wymiana wody była jak najmniejsza, no i wtedy daje to komfort cieplny. Słuchajcie, o, taki kaptur gruby zakładałem, no i wtedy jestem izolowany. No już ubierałem resztę sprzętu, prawda, na koniec maska do nurkowania, no i możemy w ten sposób schodzić pod wodę. Jak już mamy na sobie założone te wszystkie warstwy, już mamy, które założyliśmy pod skafander nurkowy, mamy swój skafander nurkowy, mamy ten kaptur pozakładany, rękawice. Na koniec zakładamy butlę. Butla jest przyczepiona do tego skrzydła. To jest taka specjalna kamizela ratunkowo-wypornościowa, tak zwany jacket. Mam na sobie skafander, kaptur, rękawice, płetwy, no i mamy taki właśnie jacket. On ma taką uprząż, słuchajcie, tą uprząż się zapina, tu jest jeszcze taki pas kroczny, trzeba go rozhuśtać, złapać pod sobą, bo to jest po prostu uprząż z taką płytą, widzicie, tu jest taka metalowa, aluminiowa płyta. Jest taki też mocniejszy trochę sprzęt niż zwykły jacket, kiedy mamy uprząż. Ale jest taka półtechniczna, jak to nazywamy, nurkowy, ponieważ jest tutaj regulowana
i odpinana, można ją odpiąć za pomocą takiej klamry. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, tutaj mamy, widzicie, są takie pasy, dwa pasy. No i tutaj wsuwa się butla do nurkowania. No butli ze sobą tutaj nie wziąłem, żeby wam już wszystkiego, tyle rzeczy tutaj nie zabierać ze sobą. No i do tej butli po prostu w ten sposób tam z tyłu mocujemy właśnie te automaty, za pomocą których pod wodą oddychamy. Tu mamy taką sprzączkę, którą wpinamy do suchego skafandra, dlatego że ten suchy skafander, regulujemy w nim również ciśnienie. Możemy dopuścić tutaj za pomocą tego jakietu powietrza, żeby nas po prostu ciśnienie pod wodą nie zgniotło. No, zakładamy automat i nurkujemy, nie? No i słuchajcie, to jest tak już kompletnie właściwie sprzęt wam pokazałem. Ale żeby się zanurzyć pod wodę, słuchajcie, musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. To znaczy o balaście. Słuchajcie, jak mamy na sobie tyle warstw grubego ocieplacza i ubrań, to musimy zabrać ze sobą ołów, żeby się zanurzyć. Zobaczcie, tutaj są takie dwie kieszenie balastowe. I ja tutaj mam w tej kieszeni mam ołów. No i ten ołów wkładam, słuchajcie, do tej kieszeni w ten sposób. Zapinam tą kieszeń i dopiero wtedy mogę się zanurzyć. Im więcej zabierzemy ze sobą ubrań i ocieplaczy, tym, słuchajcie, musimy mieć więcej balastu. Ja, żeby się zanurzyć w Antarktyce, to są właśnie takie ciężarki ołowiane, które też wkładałem tutaj do tych kieszeni. Ja, żeby się zanurzyć, musiałem zabierać aż 20 kilo takiego balastu. Zaprezentuję wam teraz sprzęt do fotografii podwodnej. Słuchajcie, to jest mój aparat fotograficzny. Pokażę wam z bliska. To jest lustrzanka. Słuchajcie, aparat. Ten aparat ma taką specjalną tutaj stopkę, widzicie, przykręcaną. Za pomocą tej stopki mogę wmontować aparat tak jak i do statywu, tak jak i mogę wmontować w tym przypadku za pomocą tej stopki aparat do mojej obudowy. To jest podwodna obudowa. Patrzcie, tu są plecy tej obudowy, tu jest przód tej obudowy. Jak ją zdejmę, plecy z obudowy, zobaczcie, to wam pokażę z bliska, jak bardzo skomplikowane jest to urządzenie. Zobaczcie, ile ma różnych przycisków, dlatego że no, każdą funkcję aparatu musi ta obudowa przenosić, aby móc obsługiwać każdy guziczek mojego aparatu. Zatem, słuchajcie, tutaj zdejmę tą, z tej strony to wieczko obudowy. O. No i za pomocą tutaj tych sanek tej stopki włożę lustrzankę razem z obiektywem już. Zabezpieczam. O, i już mam aparat. Słuchajcie, mój aparat mam już włożony w obudowę. No i teraz pozostaje nam zamknąć plecy tej obudowy. Na tych plecach obudowy mam jeszcze taki specjalny włącznik, sygnalizator ciśnienia. On się teraz, jak go włączyłem, zapalił na niebiesko. I w ten sposób, słuchajcie, wpieram sobie to tak, wkładam plecy mojej obudowy. Aha, tutaj jeszcze zapomniałbym, mamy takie specjalne domocowania na sankach, żeby przenosić nam sygnał, impuls do lamp błyskowych. O, widzicie, wpinam do sanek taką stopkę, gorącą stopkę tak zwaną. Montuję sobie plecy obudowy. Tutaj mam takie dwie dźwignie, zapadki. Jak dobrze zamontuję, to one się zapadły. I słuchajcie, mam aparat już, zobaczcie, włożony w obudowę. Tu jest obudowa. Obudowa miga na niebiesko, ta dioda, ponieważ jeszcze nie skończyliśmy całej procedury. Tutaj akurat mam zamontowany obiektyw makro, ponieważ szerokim obiektywem kręcę ten film właśnie, ale pokażę wam na przykładzie na przykład portu kopułowego, czyli takiego portu, który widzicie tutaj na zdjęciu, plakacie, który zapowiada dzisiejszy odcinek.
To jest ta sama kopuła, z którą nurkowałem w Antarktyce. No i po prostu tutaj ona ma swoje oznaczenie. Gdzieś ma takie kółko. O, znalazłem to kółko. Na mojej obudowie też jest to kółko. Muszę te kółka zrównać, wkładając. Po prostu podpowiada, w którym miejscu należy wcisnąć. O! Wcisnąć nasz port kopułowy. On się tak naprawdę składa z dwóch części. Jest taki port przejściowy, jest dopiero kopuła. Ja wcześniej już połączyłem ten port z tą kopułą. Słuchajcie, zakleszczam i mam zestaw w zasadzie nurkowy w obudowie gotowy. Tutaj jeszcze akurat mój port, moja obudowa ma taki specjalny system, właśnie tu się pali dioda na niebieskie, wam pokażę. Mogę odkręcić taki specjalny zawodek. Odkręciłem go i mam taką pompkę. I słuchajcie, wkładam tą pompkę w ten zaworek, no, i zaczynam pompować. A w zasadzie nie pompować, tylko wypompowywać powietrze ze środka. Widzicie, dioda zmieniła kolor z niebieskiej na żółty, miga na żółto. I pompuję tak długo, słuchajcie, aż ta dioda zapali się na kolor zielony. O, zmieniła kolor na zielony i zapaliła się na stałe. Przestaję wtedy pompować, zakręcam tą zakrętkę. To ona ma oczywiście odpowiedni o-ring. Coś na mnie może zaskoczyć. O! I teraz mam zestaw gotowy z wypompowanym powietrzem. To jest po prostu wskaźnik. Ta dioda teraz, jak jest kolor zielony, pokazuje, że wszystko jest ok. Ciśnienie jest wszystko szczelne w mojej obudowie. Gdyby obudowa się w jakiś sposób rozszczelniła, wlatywałaby do niej woda, ten wskaźnik zmieni nam kolor na czerwony. Ja mogę wam to pokazać, wpompowując, czyli wciskając zawór, pompowując powietrze do środka. Taką zrobimy symulację, gdyby się obudowa zalewała. Nie wiem, czy będzie to słychać. Ja w tej chwili, przyciskając zaworek, wpuszczam powietrze. O, zobaczcie, zaczyna sygnalizować, że coś jest nie tak i już na czerwono się nam pali. To znaczy, że obudowa straciła ciśnienie. To jest takie zabezpieczenie, które mi pokazuje, że coś może, gdyby coś było nie tak. Oprócz tego jest specjalny sygnalizator, również taki dźwiękowy. Gdyby ten czujnik dostał wilgoci i woda wlałaby się do środka, to również ta obudowa wydawałaby sygnał dźwiękowy. Słuchajcie, i to jest zestaw, w którym można iść fotografować pod wodę, pod warunkiem, że nie potrzebujemy lamp błyskowych, czyli chcielibyśmy robić materiał na przykład w płytkiej wodzie, fotografując pingwiny, bądź robić takie zdjęcia na pół w wodzie, na pół na powierzchni wody, tak zwane zdjęcia połówkowe, gdzie część kadru jest w wodzie, część jest pod wodą, gdzie tego światła na powierzchni jest dużo w płytkiej wodzie i nie trzeba używać lamp błyskowych.